Witam Państwa, Michał Bugno, to jest program Sektor Gości, a moim rozmówcą jest dzisiaj Adam Bielecki, himalaista, który już wkrótce spróbuje dokonać pierwszego zimowego wejścia na K2. Witam Cię, Adam. Witam. Czy K2 zimą to jest największe wyzwanie, jakiego może się dzisiaj podjąć himalaista? Myślę, że nie. Można wymyślić coś bardziej szalonego. Natomiast na pewno jest to poważna sprawa. A co byłoby, co byłoby bardziej szalone niż K2 zimą w takim razie? No nie wiem, można by tam spróbować wejść na przykład bez ubrania albo... Oczywiście się śmieję, możemy wymyślać różne dziwne pomysły. Natomiast rzeczywiście z takich narzucających się celów wspinaczkowych w Karakorum czy w Himalajach, to jest to jeden z takich poważniejszych wyzwań i na pewno wyzwanie bardzo sensowne, tak? Kończące, można powiedzieć, w pewien sposób erę eksploracji w tych górach najwyższych. Natomiast ja też za bardzo właśnie nie lubię takiego etykietowania, że to jest... koniec ery, albo największe osiągnięcie, albo ten... Też mam takie poczucie, że mi nie wypada tego etykietować. Niech robią to inni, ja się raczej wolę skupić na wspinaniu. Wy na K2 zamierzacie wchodzić ścianą północno-wschodnią, co jest podobno jednym z najdłuższych wariantów, jeżeli chodzi o drogę na szczyt. Dlaczego zdecydowaliście się właśnie na taką opcję? To, o czym mówisz, czyli to, że ta droga jest długa, to jest jej największy minus. Natomiast jest bardzo wiele plusów. Chyba najpoważniejszym plusem jest to, że jest to tak naprawdę jedyna droga do szczytu K2, na której praktycznie nie występują trudności skalne. Dla nas zimą te trudności skalne są poważniejszą przeszkodą niż trudności śnieżno-lodowe. Kolejnym plusem tego, że jest to teren śnieżny, to to, na co my bardzo liczymy tak naprawdę, to to, że będziemy mogli budować jamy śnieżne. No właśnie, jak takie jamy się buduje, jak one później wyglądają i jak długo można w nich później nocować i przebywać? To jest oczywiście kilka godzin ciężkiej pracy dla dwóch osób, wykopanie takiej jamy lodowej. Używa się do tego łopaty, używa się specjalnej piły do cięcia lodu. I o ile jest to rzeczywiście dosyć duży nakład pracy, to taka jama jest bardzo bezpiecznym i bardzo komfortowym schronieniem. No, ja w Tienszanie jakby robiłem takie jamy lodowe i ja myślę, że byłbyś zaskoczony, jak fajnie można taką jamę urządzić, bo my sobie możemy normalnie zrobić półeczki, powiesić kijek, na którym sobie wieszamy cały sprzęt. Normalnie można zrobić łóżko, wygodne miejsce do gotowania. Teoretycznie to się wydaje mało prawdopodobne. Ja też nie spałem w tak niskich temperaturach zimą w Karakorum, w jamach lodowych, ale w Tienszanie, no ja słyszałem taką opinię, że w jamie mamy stałą temperaturę minus 4 stopnie. Podejrzewam, że jeżeli na zewnątrz jest ten minus 30 parę, to mimo wszystko w środku jest mimo wszystko zimniej niż te minus 4 stopnie. Mhm. Natomiast taką jamę jest łatwiej ogrzać. Po prostu my tam gotując czy oddychając, po prostu ogrzewamy taką jamę. Wspomniałeś o tych niskich temperaturach i wiadomo, że właśnie niskie temperatury i bardzo silne wiatry stanowią największą trudność podczas wspinaczki w Karakorum zimą i w Himalajach tak samo. Powiedz, jaka jest średnia prędkość wiatru i średnia temperatura na szczycie K2 zimą? No, średnia temperatura to jest między minus 40-45 do minus 55 stopni Celsjusza. Te wiatry są bardzo silne. Mamy takie zjawisko, które nazywa się jet stream. To jest właśnie bardzo silny wiatr wiejący w tamtym rejonie właśnie zimą. No i ta siła wiatru może dochodzić nawet do 220-250 km na godzinę. Oczywiście my w takich warunkach nie atakujemy szczytu, to jest niemożliwe. Wy czekacie na okno pogodowe i na ile te warunki muszą się poprawić, żeby móc w ogóle myśleć i planować atak szczytowy? Znaczy takimi warunkami granicznymi jest przede wszystkim siła wiatru. Z takiego mojego doświadczenia zimowego w Karakorum wynika, że te wartości graniczne to jest... No myślę, że stały wiatr wiejący z prędkością 30 km na godzinę w porywach do 40 km na godzinę to jest absolutne maksimum. Jak ty oceniasz słowa Piotra Pustelnika, który powiedział, że w jego przekonaniu zimowe wejście na K2 nie nastąpi w tym stuleciu? No, mam nadzieję, że się myli. Co mogę powiedzieć? Wiem, że ty nie lubisz oceniać procentowo szans na zdobycie góry, ale gdzieś w jednym wywiadzie wspomniałeś, że takie szanse w przypadku K2 zimą mógłbyś ocenić na 3% maksymalnie. Obiektywnie nie wydaje się, żeby to było dużo,
Ale kiedy weźmiemy pod uwagę, że nie zrobił tego jeszcze nikt na świecie, no to można powiedzieć, że te 3% stanowią jakąś wartość. Jak należy przeprowadzić atak szczytowy, żeby te 3% wykorzystać? 3%, nie 3%. Możliwości są dwie. Albo na TOKA 2 wejdziemy, albo na nie nie wejdziemy. Czyli 50%. Na pewno taki atak szczytowy będzie trzeba przeprowadzić szybko. Na pewno będziemy potrzebowali dużo szczęścia. Będziemy potrzebowali szczęścia do pogody. Będziemy musieli być w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Wiadomo, że takich okien pogodowych, które są nam niezbędne, żeby na TOKA 2 zimą wejść, no w ciągu roku to jest tak naprawdę kilka dni. Jest całkiem spore ryzyko, że tak naprawdę w momencie, kiedy my już będziemy wystarczająco zaklimatyzowani, droga będzie przygotowana do ataku szczytowego, takich okien pogodowych nie będzie w ogóle. Także to sprawia, że to wspinanie zimowe jest bardzo niewdzięcznym sportem, bo wymaga bardzo dużego nakładu sił i środków, a daje małe szanse sukcesu i to, co jest takie no, trudne, męczące psychicznie, to, że czy odniesiemy ten sukces, nie do końca zależy tak naprawdę od nas. Ty już byłeś 2 lata temu na szczycie K2, z tym, że wchodziłeś wtedy z drugiej strony, od strony południowej, poza tym latem, przede wszystkim latem. Da się to w jakiś sposób porównać? Nie, to jest tak naprawdę zupełnie góralną. Tak jak powiedziałeś, na K2 byłem latem. Pojechałem tam bezpośrednio po wyprawie zimowej na Gaszebrun I. I muszę przyznać, że ja się na tym K2 czułem trochę jak na wakacjach. To odczuwanie temperatury to jest względna rzecz, tak? Minus 20 to brzmi jak bardzo zimno. Z perspektywy zera, z perspektywy minus 5. Tak, ale z perspektywy minus 40 no to nagle okazuje się, że minus 20 to jest tak naprawdę 2 razy cieplej. Także latem te minimalne temperatury, one rzadko schodzą poniżej minus 20, minus 25 stopni Celsjusza. Jeżeli zimą byśmy mieli takie temperatury, to bylibyśmy absolutnie przeszczęśliwi. No niestety to jest niemożliwe, na pewno będzie zimniej. Wy na K2 ruszacie we trzech, tak? We trzech chcecie zrobić atak szczytowy z Aleksem i z Denisem. Czy nie odnosisz wrażenia, że gdybyście mieli większą ekipę, to byłoby wam łatwiej? To wszystko zależy od konfiguracji zespołu. Ja czuję, że my w tym zespole mamy szansę wejść na szczyt i to jest dla nas istotne. Ja wierzę w małe zespoły. Wierzę w siłę tkwiącą w małym, mocnym zespole. No i historia jest pełna przykładów, że takie małe wyprawy też mogą odnieść sukces. Tym bardziej, że no, my jesteśmy oczaskani w boju, znamy się dobrze z chłopakami. Razem działaliśmy na Kanczędzące, gdzie byliśmy skuteczni. Ta wyprawa zakończyła się sukcesem, Denis wszedł na szczyt. Zrobiliśmy 1000 metrów nowego, trudnego technicznie terenu. Także ja myślę, że to też jest taki efekt, że jeżeli jest duża wyprawa, to czasami dochodzi do takiego rozmycia trochę odpowiedzialności czy wysiłku. A w takim małym zespole tkwi siła, która polega na tym, że my po prostu wiemy, że nikt nie może się obijać, że każdy musi dać siebie 100%. I jeżeli po prostu wszyscy nie damy siebie wszystkiego, to nikt nie ma szansy wejścia na szczyt. Bo wiadomo, że za rok ma się odbyć taka wyprawa narodowa, ogólnopolska, organizowana przez Janusza Majera, której celem ma być właśnie dokonanie pierwszego zimowego wejścia na K2. Ale można powiedzieć, że jeżeli ty z Aleksem i z Denisem wejdziecie na K2 już teraz, to troszeczkę pokrzyżujecie Januszowi Majerowi plany. No, można tak powiedzieć. Dla nas to jest dosyć komfortowa sytuacja, bo wiemy, że jeżeli nam się nie uda w tym roku, to możemy pojechać w przyszłym roku z Januszem. Janusz oficjalnie zaprosił nas i mnie i Denisa do udziału w tej wyprawie. Natomiast ja jestem pewien też, że Janusz trzyma za nas kciuki. Tutaj myślę, że nie ma jakiejś takiej silnej rywalizacji. Na pewno chłopaki się cieszą, że Polak jedzie w tym roku na wyprawę. I tutaj chyba też trzeba wyraźnie powiedzieć, że właśnie ta polska wyprawa miała się odbyć w tym roku. I zarówno Denis, jak i ja nastawialiśmy się na to, że w tym roku na K2 zimą pojedziemy. Kiedy dowiedzieliśmy się, że Janusz jakby planuje przełożyć tę wyprawę na przyszły rok, no my stanęliśmy przed takim pytaniem, no jesteśmy gotowi, przygotowujemy się do tego kondycyjnie, psychicznie. Co robić? Denis zaproponował, jedźmy sami, spróbujmy. I Aleks i ja podchwyciliśmy temat, no i jedziemy spróbować.